niemal 100 lat tarnowskie zakłady mechaniczne są stabilnym punktem pejzażu gospodarczego wschodniej Małopolski. Od blisko 70 lat firma zajmuje się produkcją wyposażenia polskiej armii. Jej specjalność stanowi sprzęt strzelający, zaczynając od dział, przez armaty po karabiny. Wśród odbiorców są wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka, jednostki pancerne, artyleryjskie oraz obrony przeciwlotniczej i jednostki specjalne. Zwieńczeniem ostatniego okresu dynamicznej modernizacji przedsiębiorstwa było zdobycie głównej nagrody Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu 2013 roku. Za nowatorstwo myśli technologicznej oraz walory eksploatacyjne komisja nagrodziła granatnik rewolwerowy RGP-40. Konstrukcja opracowana w Tarnowie przeszła wszystkie badania i czeka na wprowadzenie do uzbrojenia armii. Broń ma być jednym z wariantów uzbrojenia żołnierza przyszłości Tytan. Na potrzebę opracowania granatnika rodzimej konstrukcji uwagę zwracali sami żołnierze. Skuteczność lekkiej, szybkostrzelnej broni wsparcia polskie wojsko doceniło w Iraku, gdzie Amerykanie korzystali z takiego wyposażenia. Nagrodzony sprzęt poprzez opróżnienie sześciostrzałowego bębna pozwala na pokrycie ogniem 600 metrów kwadratowych terenu. Staje się to szczególnie przydatne w terenie zabudowanym, gdzie istotna jest precyzja ognia. Możliwość stosowania różnej amunicji kalibru 40 mm jest jedną z najmocniejszych stron granatnika. Można strzelać pociskami z gazem łzawiącym, czy na przykład z siatką umożliwiającą obezwładnienie uczestników zamieszek. Jest też amunicja hukowa i uderzeniowa, umożliwiająca na przykład otwieranie drzwi na odległość. Granatniki mogą być zatem wykorzystywane przez siły policyjne do akcji kontroli rozruchów lub przy operacjach antyterrorystycznych. Kolejnym nowatorskim produktem tarnowskiego przedsiębiorstwa prezentowanym podczas kieleckich targów, którego badania zakończono niedawno z sukcesem, jest zdalnie sterowany moduł uzbrojenia. Przeznaczony do zwalczania celów naziemnych, powietrznych i nawodnych, został zaprojektowany dla zastosowania głównie na pojazdach, zarówno kołowych, jak i gąsienicowych. Stanowić może jednak także uzbrojenie małych łodzi lub okrętów oraz obiektów stacjonarnych. Stosowanie modułu poprawia bezpieczeństwo żołnierzy, ponieważ pozostający we wnętrzu pojazdu strzelec podczas wykonywania zadań ma zagwarantowaną taką samą ochronę jak pozostała część załogi. W skład modułu, w zależności od potrzeb, może wchodzić wyrzutnia pocisków rakietowych, karabin maszynowy kalibru 7,62 mm lub 12,7 mm oraz zespół wyrzutników granatów dymnych. ZSMU przeszedł badania na poligonach w Nowej Dębie, Wędrzynie i Biedrusku. Sprawdzono go na pojazdach Dzik, Hammer i Tour, na samochodzie ciężarowo-osobowym wysokiej mobilności oraz na artyleryjskim wozie rozpoznawczym skonstruowanym na podwoziu kołowym. W sumie w ciągu ostatnich 8 lat w Tarnowie zrealizowano 7 projektów związanych z tym sprzętem, które kończyły się badaniami z pozytywnym wynikiem. Ostatnia konfiguracja sprzętu jest przeznaczona dla wozów rozpoznania technicznego Rosomak. Zakłady mechaniczne z jednej strony ściśle współpracują ze środowiskiem naukowym, z drugiej konstruktorzy wsłuchują się w opinię odbiorców sprzętu. Dlatego na bazie doświadczeń bojowych m.in. z Iraku i Afganistanu konstruktorzy przedsiębiorstwa opracowali nowy typ karabinu wyborowego kalibru 8,6 mm. Firma zalicza się do grupy wiodących producentów wojskowej broni precyzyjnej, a wcześniej w Tarnowie opracowano wielkokalibrowy karabin przeciwsprzętowy TOR kalibru 12,7 mm oraz BOR kalibru 7,62 mm. Ostatnią częścią tej rodziny jest czekający na wprowadzenie do uzbrojenia Alex 338 kalibru 8,6 mm. Broń została w całości zaprojektowana na ekranie komputera z wykorzystaniem programu do modelowania bryłowego 3D, a naprężenia w głównych węzłach sprawdzono na specjalistycznym oprogramowaniu. Zastosowanie nowej amunicji poprawiło celność na dłuższych dystansach. Nowy Alex ma bowiem prawie 2 razy większą energię wylotową pocisku od tej, jaką wykorzystywano w przypadku amunicji dla Bora. Pocisk odległości 300 metrów przebija stalową płytę o grubości 20 mm. Stosunkowo niewiele wzrosła waga broni, jedynie o 400 gram. Karabin może być więc wykorzystywany do rażenia celów znajdujących się za lekkimi przesłonami, ściankami działowymi, drzwiami czy szybą. W
To właśnie z wykorzystaniem takiej amunicji brytyjski snajper Craig Harrison oddał w listopadzie 2009 roku dwa celne strzały w Afganistanie z odległości blisko 2,5 tysiąca metrów, co jest oficjalnie uznane za najlepszy wynik w historii. W 2013 roku zakłady mechaniczne Tarnów zaistniały także w nowym segmencie rynku, ruszyła bowiem sprzedaż przeznaczonego także dla odbiorców cywilnych karabinu Alex Tactical Sport 308 Winchester. Został on skonstruowany do celów sportowych, dla służb wsparcia policji, myśliwych, ale także jako karabin treningowy dla wojska. Powstał na bazie wojskowej broni Alex 762, wykorzystywanej przez polską armię od kilku lat i zbierającej szereg pochlebnych opinii. Dostosowanie do wymogów sportowych i treningowych oznacza, że konstrukcja została uproszczona, a liczba części składowych zredukowana. Jest to broń powtarzalna, zasilana z 10-nabojowego dwurzędowego magazynka, zaprojektowana w układzie bezkolbowym. Skutkuje to przesunięciem mechanizmu spustowego wraz z chwytem pistoletowym przed magazynek, dzięki czemu karabin uzyskuje mniejszy podrzut i co za tym idzie, dużą precyzję strzału. Korzystnie położony środek ciężkości ułatwia manewrowanie. Broń waży 5 kg 300 g, a zatem jest lżejsza od większości konkurentów. Po prezentacji na targach IWA w Norymberdze karabin był testowany m.in. w Holandii, a pierwsze egzemplarze dla odbiorców zagranicznych sprzedano do Szwajcarii i Anglii. Natomiast po salonie przemysłu obronnego w Kielcach pojawiło się też zainteresowanie wśród klientów krajowych. Do mocnych stron Alexa Tactical Sport należą przystępna cena, zastosowanie sprawdzonych materiałów oraz solidność wykonania. Zakłady mechaniczne Tarnów znalazły się też w gronie potencjalnych krajowych konsorcjantów i poddostawców wozu wsparcia bezpośredniego PL-01 Concept, prezentowanego przez Obrum i Bumar Łabędy w Kielcach. Firma ma dostarczyć pokładową broń strzelecką. W ciągu najbliższych miesięcy zostaną doprecyzowane wymagania taktyczno-techniczne, a prototyp nowej platformy bojowej ma powstać w ciągu najbliższych 3 lat. Podczas targu kolejki ustawiały się także do produkowanej w Tarnowie strzelnicy kontenerowej. W ciągu każdego dnia imprezy z możliwością oddania strzałów korzystało w niej około 100 osób. Strzelnica, dzięki uzupełnieniu wyposażenia w multimedialny, komputerowo sterowany trenażer i wykorzystaniu sekwencji filmowych, coraz częściej pełni rolę kompleksowego obiektu służącego do szkolenia i przygotowania treningu. Powstała, aby w każdym miejscu, nawet w centrach miast, ułatwić ćwiczenia żołnierzy, policjantów, pograniczników czy ochroniarzy. Ale może być także wykorzystywana przez pasjonatów broni, którzy pragną się z nią zapoznać lub utrzymać w dobrej kondycji strzeleckiej.